Pokazali, że ten nasz protest ma wpływ. Ma wpływ na nich, że te wszystkie hasła... Nie przeszkadza wam, koledzy? Pogadajcie jeszcze sobie. Słuchajcie, mam wielką radość, że witam Polaków, którym się chciało w ten niedzielny dzień, upalne południe, przyjechać do Warszawy. Witam serdecznie. O, ci zrobili 160 km co najmniej, jak nie więcej. Nasi bracia, zobaczcie, nie wstydzą się, że są z dywizjonu Słowian, są najbardziej ścigani przez władzę, między innymi Abwerę. To do nich wchodzą nad ranem o 6 rano, wchodzą, zabierają między innymi sprzęt elektroniczny, wszystkie nośniki. To każdego nas może spotkać, jeśli się przyznajemy do Słowiańszczyzny, do naszych wartości, do naszej cywilizacji. To, że nie chcemy wojny. Witam cię, Arturze, i kolego. W ogóle wszystkich tych, którzy myślą podobnie. Krótko mówiąc, ci, którzy mają podgórkę w Polsce. Bo jak wiecie, myślenie w kategoriach miłości do ojczyzny nie jest modne, nie jest trendy. Nieprzypadkowo znajdujemy się tutaj pod tym budynkiem ambasady Stanów Zjednoczonych. To znaczy, to jest taka oficjalna siedziba przedstawiciela rządu Stanów Zjednoczonych. Obecnie sprawującym ten urząd ambasadora jest pan Mark Brzeziński. Nazwisko Brzeziński jest nam bardzo dobrze znane. Bardzo niektórym. Myślę, że nie muszę przypominać, że rodzina Brzezińskich od dawna jest związana z rządem światowym. Między innymi pan Brzeziński układał Zbigniew, tatę pana Marka, układał plany, jak rozebrać Związek Radziecki, jak rozebrać Polskę, kraje satelickie, tak zwane demoludy. No i opisał to nawet dokładnie w swojej książce. Kto czytał Wielką Szachownicę, to wie, o czym mówię. To się na naszych oczach wypełnia, także nie pomyliśmy adresu. Specjalnie jesteśmy tutaj pod tym adresem, żeby zaprotestować przeciwko wciąganiu nas do III wojny światowej, bo tak to mniej więcej wygląda. Ale pięknie. Nieprzypadkowo tu jesteśmy, bo właśnie z tego miejsca, z ambasady amerykańskiej, pan Mark Brzeziński wydaje dyspozycję przedstawicielom jakby naszych władz. Panu Tuskowi obecnie, panu Dudzie i innym. Albo tu, albo na ulicy Idzikowskiego, gdzie znajduje się rezydencja ambasadorów Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, Górny Mokotów na Skarpie, naprzeciwko domu, gdzie mieszkał Jaruzelski, generał Jaruzelski. Jak ktoś jest tajemniczony, to jest zaproszony na party, gdzie się dowie o aktualnych planach polityki naszej, którą mamy wypełniać, bo te agendy dostajemy właśnie stąd. I dlatego tu jesteśmy. Nie życzymy sobie ingerowania wewnętrzne sprawy Polski. Niech nas nikt nie poucza, a tym bardziej nie uczy nas jakiejś demokracji fałszywej. My mamy własną cywilizację, własne interesy. Chcemy żyć w zgodzie z naszymi sąsiadami, zwłaszcza z Rosją. Rosja nie jest dla nas wrogiem. I nigdy na dobrą sprawę nie było, tylko trzeba patrzeć, kto w Moskwie czy w Petersburgu rządzi. Bo i tak było ciekawie, prawda? Mamy więcej wspólnych idei, spraw i cywilizacji, i wiarę, która nas łączy. I bardzo prosimy, żeby koczownicy, którzy tutaj do nas przyjeżdżali, żeby nie za nas nie decydowali. No i my wam pięknie dziękujemy. 85 lat temu tutaj na warszawskim kursie widzieliśmy, że to już leciały o 4 rano na Bielu. Miasto zburzone doszczętnie pod Częstochową. Albo sekretarz generalny. Halo. Podlasiarki, ja wiem. Każdy chce się wypowiedzieć, a ja wam dam szansę się wypowiedzieć, naprawdę. Jesteście na przepustce? Mężowie wiedzą, że tu jesteście? Dobrze. Pozdrawiam się. Nie czekam się, natomiast cieszę się z każdej świadomej Polki i Polaka, żeście się wyrwali z kieratu, że poświęciliście ten czas. 85 lat temu.
leciały już na Polskę bomby. I też mieliśmy zapewnienia naszych aliantów, że wszystko będzie dobrze, oni nam w razie czego pomogą. 2 tygodnie uruchomią wojsko, tylko trzymajcie się przez 2 tygodnie. Proszę Państwa, rząd tamtejszy, czyli tak zwany sanacyjny, był dobrze przygotowany, mniej więcej tak jak dzisiejszy rząd, bo patrząc na to, co pan Kosiniak-Kamysz nam zdradził, to już mają przygotowane plecaki ewakuacyjne i wiedzą, którędy się udawać, gdzie na lotniska, mają pakiety ewakuacyjne, wiemy o tym. 3 września tutaj w Warszawie z 1939 roku już nie było nikogo z przedstawicieli rządu. Spontanicznie obejmowali funkcje takie jak prezydent Warszawy, jakby przywódcy obrony Warszawy i inni, choćby oficerowie. Niektórzy słusznie, inni niesłusznie obejmowali te jakby miejsca obrony. Bo przypomnę taką niechlubną postać generała Rumla, który swoją armię zostawił, która się wykrwawiała pod Łodzią. Armia Łódź, pan Rumel. On dokonał dezercji, uciekł z pola walki i takich było jeszcze 6 wyższych rangą dowódców, generałów, którzy zdradzili. Ciekawe, jak dzisiaj by się nasza generalica zachowała w razie jakiejś interwencji zbrojnej zewnątrz. Myślę, że morale jest dużo gorsze. Oni coś więcej od nas wiedzą, dlatego się przygotowali do ewakuacji. Natomiast nasz naród zostawią wkręcony, wciągnięty w wojnę. Bardzo proszę Zbyszka, żeby przypomniał poprzez jedną piosenkę, taką, którą nasi rodzice śpiewali, znali, przypomniał, co to było 1 września. Ten film, co tutaj oglądałem, ten wywiad, ten film, co się utworzył, nie tutaj byli wcześniej, chciał powiedzieć, co mnie wie, sobie będę. Ojczyzna wejrzony, to ja bez niej czaka, więc wierzę kwiat młodzieży. Ale po co tu jesteśmy, żeby wszystkim pokazywać, że i walczyć? Robocza wyska te, salona wielki banku, wesoły zmieniać mi. Naszym przemyśleniom, kto zarabia na wojnie, kto dąży do tej wojny, kto doprowadza do zbrodni. Jest to utwór w wykonaniu Stanisława Grzesiuka, który śpiewał ją Stanisław Grzesiuk. Bardzo przepraszam, a słuchaj, ruchał za dużo już. Wyobraźcie sobie, że Stanisław Grzesiuk zapłacił za to 5 lat więzieniem w obozach koncentracyjnych. I
za politykę nieodpowiedzialną ludzi, którzy mienią się naszymi ministrami, premierami, posłami. Za to wszystko później płaci normalny Kowalski, który później przelewa swoją krew albo traci majątek, wszystko dzieci i tak dalej. My nie chcemy uczestniczyć w obcej wojnie, nie chcemy, żeby nasze dzieci brały udział w nie naszej wojnie, w nie naszym konflikcie, nikt nas nie napadł. I nawet w wyniku prowokacji, jaka prawdopodobnie nastąpi niedługo, bo my to czujemy, że taka jest logika tych ludzi, którzy zawsze wywoływali wojny, organizując, aranżując jakąś prowokację. Przykład Gliwice, napaść na rozgłośnię niemiecką w Gliwicach. Tak się zdenerwował. Adolf Hitler miał pretekst do tego, żeby ruszyć na tych wrednych Polaków. No i ruszył. Poświęcili nawet swoich. Niemcy zginęli w tym miejscu na posterunku w tej rozgłośni. Świat propaganda pokazała, kim są Polacy, jacy wredni, bo w polskich mundurach zaatakowali. Wcześniejsi więźniowie SS Gestapo. Trzeba pamiętać, że World Center i inne takie imprezy były po to, żeby usprawiedliwić swoją ekspansję na kraje, które się sprzeciwiają interesom tak zwanych wielkich tego świata. Mamy powtórkę jakby z historii. Ci, którzy się kryją za oficjalnym rządem Stanów Zjednoczonych, nam mówią, że to zagrożeniem jest Władimir Putin z armią, że to wojna się zaczęła 2 lata temu. Nieprawda. Wszyscy wiemy, że wojna się dużo wcześniej zaczęła, a właściwie cała dywersja, jaką zorganizowali na terenach Ukrainy, a później to, co robią w Strefie Gazy, jest przykładem przemyślanego, zbrodniczego planu niszczenia narodów i realizowania swoich planów. Takim planem, z którym się nie możemy zgodzić, jest Ukropolin. Wspólne państwo ludzi, którzy są w żaden sposób nie są dla siebie ani braćmi, ani ludźmi, którzy mają wspólną kulturę, wspólne interesy, wprost przeciwnie, wszystko nas dzieli. Nie wiem, czy zauważyliście, ja myślę, że zauważyliście i zdążyliście zauważyć. Ukraina, jeśli chodzi o państwo, powstała sztucznie, to historycznie można by zasadnić, kto za tym był, kto za tym stał. I na siłę zmuszanie nas do tworzenia jakiegoś sztucznego państwa jest nie w naszym interesie co najmniej. Każdy z nas, tak jak już tu stoi, nie chce finansować darmozjadów, a jeszcze potomków zbrodniarzy, którzy mordowali naszych dziadów i pradziadów. To nie tylko Wołyń. Co najmniej 6-krotnie w historii tego ludu na żyjącego Ukraja, bo tak się nazywało, Ukraja, na skraju naszych ziem, koczowników, przeważnie z Azji Mniejszej, mieszanki cywilizacyjnej, turecko-tatarskiej, między innymi tych, którzy przyjęli judaizm w VIII wieku. Za ich działaniami co najmniej 6-krotnie Polacy byli wyrzynani, mordowani. Ostatnio w Powstaniu Warszawskim i później jeszcze w latach powojennych na terenie Bieszczad, między innymi stąd akcja Wisła. Teraz chciałbym zaprosić po kolei tych, którzy się zgłaszali, żeby od siebie powiedzieli, co czują, bo to jest miejsce dla nas wolnych Polaków. Cieszę się, że jest Mateusz na żywo, puszczasz, tak? Mateusz Jarosiewicz, ten kanał Sławomir Lipczyński, jest z nami pani Teresa Garland, też na żywo? Nie na żywo, ale te relacje będą. Jest z nami kolega Jarosław, który zawsze szuka kłopotów. Mam tutaj kamerę. Jest to nie wiem, raczej Posłowian, Mirek. Pięknie. Kto jeszcze nagrywa? Niezależne media Podlasie. Szczęśliwa Polska. Proszę bardzo. Można? Można. Szczęśliwi ludzie to tacy, którzy żyją prawdą. Którzy mogą w oczy spojrzeć wszystkim. Tak. Widzę cię. Kolega Patrewicz, tak? Pani, od razu takie uwagi techniczne. Tutaj jesteśmy z różnych organizacji.
My dzisiaj zawieszamy, że tak powiem, broń. Wojny domowej nie możemy wszczynać ze względu na różne zaszłości, animozje i tak dalej. Tutaj mamy jednego wroga, który powinien nas połączyć. A tym wrogiem są ci, którzy wywołują wojnę i z nich żyją. Dlatego nie podejmujemy pobocznych tematów, że ten jest w lepszej organizacji, a ten lider jest ładniejszy, a bardziej polski, albo mniej i są tam kiedyś zrobił. Dzisiaj najważniejsze jest to, że wszystkim nam grozi wielkie niebezpieczeństwo, wielkie zagłady narodu. Bo jeśli nie damy rady powstrzymać rakiet, kul, jeśli już się zacznie pełnoskalowa wojna. Wszystko róbmy to, co od nas zależy, żebyśmy mogli naszym politykom przekazać i tym, którzy nas słuchają. Cały czas są włączone tam kamery, nie wiem, czy widzicie tą dyżurkę z tymi lustrzanymi oknami. To przypomina weneckie okna lustra. One działają w dwie strony. Jesteśmy na podsłuchu, cały czas jesteśmy na tak zwanym monitoringu. My mamy swoje kamery, oni mają swoje. Ale my się nie musimy ukrywać. My mówimy otwarcie, my jesteśmy u siebie. Słuchajcie, no wiadomo, bo to widać. Jeśli chodzi o kogoś, kto jest naszym gościem, ale nie mogę powiedzieć gościem, ktoś, kto żyje ponad 40 lat w Polsce, czyli Nabil Al-Marazi, no nie mogę powiedzieć, że jest obcy. Jest nasz, to jest nasz Syryjczyk. Ten, który często występuje w obronie naszych wartości, zasad, to jest bardzo ciekawe, że można się w Polsce zakochać. Brawo dla Nabila. Natomiast chciałbym uszanować najstarszego uczestnika naszego zgromadzenia. Bardzo pana proszę, siwe włosy szanujemy. Zapraszam. Specjalnie elegancko, jedyny w krawacie występuje w To jest starej daty warszawiak, bardzo proszę. To jest Zakrzewski, z którym witamy regionalnie, on bardzo słusznie. Proszę pana, pan już ma na 95. Proszę bardzo. Miał 10 lat, jak wybuchła wojna. 9 lat, niech będzie. Nie pan powie, co pan pamięta z tamtego czasu? Proszę państwa. Można zacząć, nie pamiętam całości, ale bo zaczęło się dnia 1 września roku pamiętnego ruch napad na Polskę, kraju dalekiego. Domy popalone, szpitale skurzone, gdzie się mają chronić ludzie poranione. To jest tytuł. Proszę państwa, 1 sierpnia 1 września otwiera się historia niszczenia narodu polskiego. Wspomniane zostało miasteczko Bielik. Miasteczko, które osada już zaistniała około XII wieku. Dla Kazimierza Wielkiego miało około To cały czas nagrywa. Dobrze. Trzeba patrzeć. Przedwojennym i wcześniej tak ręcznie się to miasto wielo rozwijało. I od dlaczego poruszam to miasto? Miasto po 1939 roku, 1 września nad ranem rozpoczęło się jego bombardowanie. To miasto powiatowe województwa łódzkiego doznało w tym dniu pierwszym bombardowane cały dzień. Niemcy zniszczyli około 70% zabudowy miasta. Około 2,5 tysiąca ludzi zginęło, a dwa razy tyle razy i miasto nie miało żadnej możliwości ze względu na tę tragedię zniszczenia ratowania tych ludzi. Jest to największe barbarzyństwo w historii tej pierwszej wojny światowej, jaka się dnia 1 września rozpoczęła.
następnie mamy dwa tygodnie później realizuje się pan Ribbentrop-Mołotow. Wjeżdża tak zwana Armia Czerwona. Co się zaczyna od tej jachty? Otóż doświadczenie ruszają na nas na wschodzie, na Polacy, żego Ukraińcy, Rusini. Rusini to była nazwa ich rodowa Rusini. Ale zaraz porządek tak zwany ruski zaprowadził, że nie wolno bez nich rozkazu, ale sami przystąpili do niszczenia Polaków. Ta akcja niszczenia Polaków to nie tylko od 1939 roku, bo trwała aż trudnie, nie kończąc może najlepiej. No więc proszę Państwa, jak można, jak Polska powinna z tego wychodzić? Swoją mądrością czyni wszystko, żeby młodzież doznawała pewnego oświecenia. Nie można pozostawiać tak jak w tej chwili poruszę ten temat szkolnictwa, które zaczyna być upołęka w tak zwana historia. Niszczenie, bo w ten sposób niszczy się żywot Andrę, największego ludzkiego dobra, jaka jest mądrość narodu. W ten sposób powoli to się wszystko też niszczy. Nie możemy zapomnieć lat tej okupacji pierwszej ruskiej, gdzie współpracowali z nimi, nasi obywatele, pokazując tłumami Polaków zdobyć ruskich na Sybie. Tylko nie jest rzecz do zapomnienia. Następnie dalsza sprawa to jest sprawa już po wojnie szukania naszych ludzi z biało-czerwonymi opaskami. Niech tam stoi jeden biało-czerwoną opaską, niech żyje. Niech żyje biało-czerwona opaska, tylko się nie bał. Biało-czerwona! Halo! Proszę Państwa, ciąg dalszy przez i mordy Polaków. Nie ustępowali tym niektórzy polscy zdrajcy. Ale największymi wrogami Polaków okazali się ci, którzy za Kazimierza Wielkiego dostali w Polsce azyl. To prawda, było tam dosyć duża składka na koncie. Ale ci nasi, którzy się od czasów Kazimierza Wielkiego dobrze urządzali, byli naszymi największymi katami. O tym trzeba pamiętać. My Polacy w tej chwili mamy żona. Jeszcze nie wiadomo, kto to jest. Przewodniczy Niejak. Mówię Niejak. Pan tu. Wspomnę historycznie. Rodzina jego przyjechała od Gdzież. W Niemiec. Z tego czasu. Kiedy? Zmienili później, to właściwie stamtąd po wojnie nie mieli czego czytać, wyjechali na Pomorze. Na Pomorzu ich zachowanie spowodowało dla Żydów do nazwania jego rodziną Pyszkami. A czym jest Pyszka? To jest Pyszka. Tu poszukać Polska, to jest kiel, dzika, kiel na przedsłonia, kus, to jest taka nazwa, ale po prostu kiel, to jest kiel, czyli rodzina tamta,
któż tu poszkała na wnętrz, a wszystka po naszemu pierwszy. Więc nie dziwmy się dzisiejszy naszym rządzicielem, że są tak dla nas szlachetni, że tylko każdą okazję mają, żeby zbić łyku na się najbardziej nasze podróże w jest to taki mój historyczny mój, to może kogo trzeci chod spokój, pójdę pomoże, obowiązki. Brawo na pana! Brawo! Brawo! Panie inżynierze, panie inżynierze, ja wiem, że pan jeszcze dobrą pani, 95 lat. Ja jestem inżynier lotnictwa, słuchajcie, zasłużony dla polskiego lotnictwa. Świadomość, doświadczenie życiowe, wie kto był, kto swój. Panie Kazimierzu, czy dałby pan radę wiesz, ponieważ jak kiedyś tam był sprawa na tej naszej bigiecie z pamięci, może pan ma jakąś ściągawkę? Pamięci będziecie kierowni jak. To jest podziękowanie, to jest... Ja sobie pozwalałem nieraz pisać jakieś tam arenie. Zacząłem, rozprowadzałem to z tego czasu. Był to stan bardzo przykry dla Polaków. Ucz się Polko, ucz się Polaku z historii służb patriotycznych i modlitwy. Motto. Innych może dotknęła srocza niebios kara. Może kto z was urzędem, orderem sandiony duszę wolną na wieki przedał w łaskę cara, a dziś na drogach jego wybija pochłony. Niech może własnym językiem tryumf jego sławi i cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa. Może w ojczyźnie mojej moje krwią się krwawi i przed carem jak zasłów lubi się z przekleństwa. No, wiecie skąd wzięte. Adam Mickiewicz. Brawo. Teraz oda do Polaków. Pamięci 13 grudnia 1981 roku. Już solidarność rozbita w posadach, członkowie skuci w żelazach. Bronią się jeszcze ludzie w zakładach, ale w zakładach zagłada. Broni się jeszcze kopalnia Wujek, a pamiętajcie wszyscy to było. Górnicza brać solidarnie, ZOMO śmierć przygotuje. Jutro po szturmie przykryją im darmie. O wschodzie słońca ryknął generał, czołgnie w bramy uderzą. Już strzał z górników, tu w cudzysłowie, drogą otwiera. Grupy do bronu należą. Lecz solidarność widząc te rzezi i członków bitych głowięzi, już chroni w ludzie polskim swetlony i zwodzi pan domo za domy. Jaruzel dalszej mordu pozowi, łapie najlepszych synów Polonii, chełpi się dumnie wśród swej Syjonii, gdy 5000 wtrącił za broń. Ich jednej nocy wyłapywano, według list wcześniej robionych, to bandy w Polsce wychowywano w Moskwie. Przez łóżki szkolonych. A solidarność dla nas Polaków w narodach świata powstaje, ślą nam swobodą jak na biedaków. Dają schronienie, kto może, kto pozostaje. Kraju wciąż terro. SBK, hordy, gdzie tylko mogą, jest okazja. Przemoc stosują fałszywe sądy i mordy. Wrąg generałów krąży ich pupa, bo krew Polaków czują w nawiesce.
i w Polsce trwamy, widzą już pokuta. Lecz nie skłamamy i bój w staraniu znieć ma raz jeszcze. Ja ludzę z patrią wojskiem na straży, lecz wojsko polskiego ludu to dzieci. Wojsko da, wojsku da rozkaz wróg, rangu starszy i żołnierz strzeli, dłożka dodawcy, wolność rozmieci. Z PZPR partii nam drogiej występuj, bracie. Oczyś się z hańby, kto patriota, gdyż gniew nam dany w boleści srogiej pochłon uczynił za śmierci nędzy żywota. Że solidarność i Polska jedno nam znaczą, a być wolnymi i żyć wolności nadzieją, to nie milczenie, to prez, komuno, funto przy braciu i ONP, i solidarność Polaków Polskę bogaczyć umieją. Boska moc w Chrystusie sprawi tu wszelka i matka nam jasnogórska patronka, że solidarność będzie masowa i wielka, zaś ONP na całym świecie wpisywać będzie na członka. Trafią się zdrajcy, oportuniści, dla Polski wróci Polaków. I wraz z bełkotem w ekranie widać, że sioniści, antylechiści, a oni plując na solidarność, głoszą upadłość Polaków. Polak, choć pierwej padł na kolana, głowę wnet hardą unosi, odwet gotuje w ciszy dumania. To solidarność już głosi. Mam prośbę, panie Kazimierzu, bo to trochę za duża dawka jak dla nas. To co najważniejsze, bardzo proszę. Pamięć Polaku i Polku, wieku różnego, nie bój się bały, nie bój się wojny. Milczysz? Nie walczysz, kraju nie bronisz swojego. Niewola? Ona już jest i biedny dzień choć znojny. Tak, naród polski wie, patriota czuje, do czego funta zmierza i co z ruskim knuje. Obudź się, narodzie, o wolność się bij, myśl jest tu potrzebna, nie kolba, nie kij. Nabierz pierw odwagi, jak miał brat powstanie, zmień drogi rząd krajców i zniszcz swój kaganiec. Lecz słońce wolności zaświeci na kraj, nie myśl pierw o raj, o prawość dbaj. Nic nieba nie zleci, ruskie ograbiły, wstawiły nam rząd swój, Polaków tępiły. Naród rzeź nie chce, ale prawość, tak, to komu należy. Naród Polskę z głowa sam wyciągnąć doła, uzbroim się wszyscy, aby stawić czoła. Nie o pokój walczy, a o byt narodu, na starość lat żyć tam, gdzie wolny za młodu. Pięknie. Panie inżynierze, dopis. Dopis. Straszny, straszny taki popisek zakończeniowy. Straszny nam wróg zewnętrzny kusi nas siłami wewnętrznymi. Kim oni są i jakie im rządy będą, przewidział wielki Zygmunt Krasiński. I jest tutaj cytat. Jehowa, Pan nasz, a nikt inny, On nas porozrzucał wszędzie, On nami, gdyby plotami niezmiernej gadziny opluł świat czcicielów krzyża. Panów naszych, dumnych, głupich, niepiśmiennych, po trzykroć plujmy na dumę im, po trzykroć przekleństwo im. Na wolności bez ładu, na rzezi bez końca, na zatargach i złościach, na ich głupstwie i dumie osadzim potęgę Izraela, tylko tych kilku panów,
Tych kilku jeszcze zetknąć tu, a trupy ich przywalić troszkę z linami krzyża. Na tym kończę. Polacy, Polcy, ojczyzna czeka na patriotów. Uczmy się i przekazujmy słowa z ust do ust, z ręki do ręki. Marksistowsko-leninowski faszyzm służy wyniszczaniu biologicznemu narodu polskiego. A oto jest dziennik warszawski swego czasu zbierał takie, prosił o przysłanie Polaków. Przysłałem podziękowanie pan Tomasz. Tak, dobrze, mam prośbę, panie inżynierze. Znamy ten organ. Słuchajcie, wyrazy szacunku ze względu na wszystkie doświadczenia. Jak widzieliście, słyszeliście. Wieku różnego, sięgnij po mądrość. Do brata swojego, podaj do syna. Ze swoją nową, niech Polska powstanie szczęśliwą i nową. Pięknie, brawo. Zakończenie było najlepsze. Pani, tutaj mieliśmy już 39 rok, stan wojenny, no i rozbiór Polski, bo jak wiecie, no Polak musi dostać po pewnej części ciała, żeby zaczął myśleć, kto nas okradł i tak dalej. Pomimo pięknych ideałów i nastawiania głowy więzień, internatów, wyjazdów wymuszonych za granicę, 7 milionów emigracji i tak dalej. Ale kto to sprawia, kto na tym zarabia, krótko mówiąc. Chciałbym poprosić, bo nie mam tutaj monopolu, i według starszeństwa i zasług poprosić Nabila, pana doktora Nabila Al-Malaziego, z wielkim szacunkiem. Dzień dobry, kochani. No, jestem tutaj, bo mimo, że mnie zabraknąć oczywiście na naszych imprezach, na naszych wiecach, solidaryzując się i z Palestyną, i przeciwko wojnie. I tu jesteśmy przed tym budynkiem tego tworu, który powstał niecałe 300 lat temu i on wzgórał sobie, że będzie rządził światem. Jak świat światem, jak powstała ta konstytucja amerykańska w 1787 chyba w takim roku, w której brało udział 55 ludzi, wśród nich, to znaczy to byli obszarnicy oczywiście, wśród nich to było 25 właścicieli niewolników. Wtedy takie czasy były, bo już tam uporali się prawie z Indianami, z prawdziwymi mieszkańcami, właścicielami tej ziemi. No i oczywiście skierowali się wokół, powiedzmy, przewłaszczenia jakichś tam pracowników z Afryki, ściągali tam i obszarnicy tam, to jest normalne, ale właściciele niewolników. I oni na podstawie tej konstytucji, podobno, która jest konstytucją wolną, nawołuje się do wolności i tak dalej, na podstawie tej samej konstytucji można by było amerykańskiego murzyna zabić na ulicy przez białego policjanta. I kto się, powiedzmy, nie odpowiadał na to. Ściągnęli do tego człowieka, który był przypadkiem i on nakręcił to. Białego człowieka. I jego dopiero oskarżyli, że tam utrwalił jakieś takie ten. A oczywiście policjant nic. I ten twór, który od Wietnamu jeszcze wcześniej, od Indian właściwie, od Wietnamu 80 parę wojen toczył.
który wymyślił tą wojnę w Iraku. Twoim Paulem poleciał w ONZ z taką ampułką, taka ampułka mała, której ta broń chemiczna była wykryta. Oni wykryli tam w Iraku tą broń chemiczną iracką i oni przywieźli w ampułce. I Colin Powell w takiej ampułce w ONZ-cie, w tym naszym ONZ-cie, to znaczy naszym, no. W tym, nie innym. I on pokazał i powiedział, że Irak ma broń chemiczną. Oni przewidywali, że Irak jeszcze trzyma tą broń chemiczną, którą wyposażili go Amerykanie przeciwko Iranowi. A Saddam Hussein nie był taki głupi, on tam zlikwidował tę broń chemiczną, jak się wyglądali z tą wojną tam z Iranem, skończyli. On to zlikwidował po prostu. Oni przewidywali, że on jeszcze ma tą broń chemiczną, ale jak nie ma, no to wymyślili. I przyleciał oczywiście pan prezydent polski, pan Kwaśniewski i wysyłał naszych żołnierzy na śmierć do Iraku. W Iraku byliśmy największym potentatem budowlanym, nie tylko w Iraku, w Libii też. Ja byłem, pracowałem w Libii na początku lat 80. W Iraku byliśmy największym potentatem budowlanym i przez tą interwencję musieliśmy dostawić sprzęt wart, nie wiem, 300 milionów euro. I na co liczyliśmy? Po co tam pojechaliśmy? Liczyliśmy na to, że Amerykanie, jak się uporają z Saddamem Husseinem, z tą demokracją, już tam, powiedzmy, tą demokrację iracką, tam prawdziwą, bo bez Saddama Husseina, to oni wtedy zaczynają odbudować ten kraj. I oni Polskę wtedy zatrudnią do kilku, tam powiedzmy, jakichś tam kontraktów i tak dalej. A my byliśmy tam zleceniodawcą robót, nawet dla innych firm, dla innych krajów, w Iraku i Libii. Dosłownie. Taka nasza polityka zagraniczna od tamtej pory to jest cały czas grzebiemy w G. Nie będę, ja nie lubię się wypowiadać, czy tam wszystkich słów. Ale od tamtej pory nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, łącznie z obecną ekipą oczywiście ministerstwa, łącznie z wiceministrami, którzy są, mają obywatelstwa mieszane, co się nie zdarza w ogóle. Tylko na Ukrainie się zdarza, bo na Ukrainie jest 11 ludzi, są w rządzie, łącznie z prezydentem, z premierem, którzy mają obywatelstwo izraelskie. Ale oni rządzą Ukrainą, oni są w rządzie i tak dalej. I tam planują oczywiście ten ukropoli. A my lecimy po prostu z pomocą, kosztem naszych ludzi, kosztem naszych emerytów, rencistów. Zabieramy nawet, no była taka akcja na samym początku, że nawet wygonili ludzi z domu starców. No, dosłownie, wyganiano ich po to, żeby te mieszkania udostępnić Ukraińcom. Można pomóc, ja też pomagałem. Ale nie kosztem naszych ludzi. Oprócz tego, to już wiemy wszyscy, że nasze zasoby naturalne zostały. Nie tylko sprzedane, ale rozstrażone, tak jak mówię o planie. Rozstrażone dosłownie. I nie tylko przy przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nie mogliśmy wywalczyć jakiekolwiek limity. Nie było żadnej jakiejś możliwości, to znaczy może intencji naszych władców. Byłych obecnych, wszyscy tam reprezentują tą samą linię. Nie było możliwości nie wywalczyli dla nas jakieś limity, na przykład na sprzedaż cukru, cementu, a tętniła Polska właśnie zakładami cukrowymi, cementowymi i nie tylko. I musieliśmy to oddać Niemcom, bo Niemcy oczywiście wywalczyli ten limit i Niemcy mogli
mogli kupić, to znaczy no, chcieli kupić, a my musieliśmy sprzedać nasze cukrownie, cementownie Niemcom, którzy sprzedawali nasz cukier jako niemiecki, dostawali dotacje Unii Europejskiej, bo oni mieli właśnie limit na dotacje, a my nie mogliśmy mieć.